powiedziałem wcześniej, 15 wygranych, 9 przed czasem, 5 porażek, ale tylko raz został pokonany przed czasem Jesus Iribe z Raulem Garcia w 2007 roku, walcząc w Meksyku, a to rekord Briana Villorii. Hawajczyk z Honolulu, Brian Villoria, walczy wreszcie u siebie w domu. Mówiłem o tym pojedynku sprzed 33 lat, w 1976 roku w tej samej hali Blazer Center. Ben Villaflor zremisował z Portorykańczykiem Samuelem Serrano. Ta walka odbyła się 13 kwietnia 1976 roku i obronił tytuł mistrza świata w kategorii super piórkowej. To były jeszcze walki 15-rundowe. Teraz pojedynek 12-rundowy. To jest najdłuższy dystans w zawodowym boksie. Nie ma już tych mordaczych pojedynków 15-rundowych. Ostatni znakomity pojedynek w Quezon City, ale nie tak kolisał, w tej samej hali, gdzie ten fantastyczny, legendarny pojedynek stoczył Muhammad Ali z Joe Frazierem w 1973 roku. Rozpoczął się pojedynek dla Roy Zilib. 12 rund. Kategoria papierowa, tytuł organizacji IBF. No i świetna seria teraz. Villori. Szybki lewy prosty. Wcześniej przed tym pojedynkiem kilka razy Villoria walczył o mistrzostwo świata, był już mistrzem świata w 2005 roku, nokautując w pierwszym starciu Erika Ortiza. Był mistrzem świata organizacji WBC w tej kategorii. Później obronił tytuł, wygrywając poza Antonio Aguirre jednogłośnie na punkty w Las Vegas, nieistniejącym już Daladin Hotel, i stracił tytuł, przegrywając Omarę Nino Romero w hotelu Orleans Casino w Las Vegas. Przegrał jednogłośnie na punkty w 2006 roku. Oj, świetny atak teraz Villori. Bardzo szybki pięściarz. Kapital. No widać, bo jak teraz spóźnił się z tym lewym sierpowym Iribe. Just like the fight with Luis Solis a couple of months ago. Brian showing the really quick hands. I lewy prosty. Tym samym odpowiada Iribe. What he needs to do. Keep that jab in his face. Keep that jab in his face. And you're open shots just like that. And Iribe. No, już na początku tego pojedynku widać, że szybkość jest po stronie Briana Villori. I to będzie zapewne jego atak. A w pojedynku z Ulissesem Solisem, pięściarzem, który przystępował do tego pojedynku z tytułem mistrza świata organizacji IBF i z rekordem 28 wygranych i jedna porażka, pokazał też Villoria, że potrafi nokautować w ostatnich rundach. Wygrał w 11 starciu, nokautując rywala. Mieliśmy ten cios na początku tej gali, kiedy pokazywano, jak potrafi precyzyjnie i mocno uderzyć Brian Villori. Jest bardzo ruchliwy, balansuje tułowiem, doskok, dobra praca nóg. No i runda z lekką przewagą Villoria. Mówiłem o tych pojedynkach o mistrzowskie tytuły. Briana Villori przegrał walkę z Omarem Nino Romero w 2006 roku, stawką był tytuł WBC. Stracił ten tytuł wcześniej zdobyty przez Villorię. Później walczył z nim jeszcze raz w tym samym roku w listopadzie w Thomas & Mack Center w Las Vegas. Dwóch sędziów punktowało remis, 1-115-112 dla Omara Nino Romero, ale walka została uznana za nieodbytą, no contest, ponieważ Romero nie zgłosił się na test.
był po walce. Później raz jeszcze walczył o wakujący tytuł organizacji WBC z Edgarem Sosom. Brian Viloria przegrał 2-2 w Alamodom w San Antonio w Teksasie. Bardzo wyrównany pojedynek 114-114 i dwóch sędziów 115-113 punktowała dla Edgara Sos. Drugie starcie walki z Uribe. I początek podobny jak w pierwszej rundzie, atak. Zdecydowany atak Villori. Szybki lewy prosty. Chyba fizycznie troszkę silniejszy jest. Mocniej zbudowany jest Uribe. Jak mówiłem o tym, że normalnie walczy w kategorii muszej, bo troszkę zbił wagę, stąd te problemy z uzyskaniem limitu kategorii papierowej. Obydwaj swoje ostatnie walki wygrali przed czasem, tyle że oczywiście rywal Briana Viloria, Ulises Solis, był zdecydowanie trudniejszym rywalem. No trudno jest Vilori dobrać się do Uribe. Walczy bardzo ostrożnie. Balansuje tułowiem. Przygotowany jest na przyjęcie mocnych ciosów na rękawice. I teraz zdecydowany atak. Lewy w tułów. No na pewno zwycięstwa nie odda na tacy Uribe Villori. Jeszcze raz próbował w dół pod prawy łokieć, ale tym razem mu się to nie udało. Szeroko pisano o tych przygotowaniach Villori do tej walki. Podobnie jak do pojedynku z Ulisesem, przygotował się niedaleko Oxnard w Kalifornii. Oxnard to ta miejscowość w górach, gdzie często przygotowywał się również Oscar de la Hoya. Tam próbował wspinać się po szczytach Villoria. Tak budował swoją kondycję na walkę z Uribe. To pierwsza obrona tytułu Mistrza Świata organizacji IBF przez Villoria. No, pod koniec rundy zaatakował Uribe. Dwa lewe proste. Chciał zaakcentować zakończenie tej rundy, ale nieznaczną przewagę utrzymuje Villoria. Przerwa przed trzecią rundą. I narożnik Uribe. Miguel Mojeda i Vladimir Balden. Balnebro. A tu widzimy narożnik Villori, Roberto Garcia i Cartman Ruben Gomez. No ostrzej chyba teraz ruszy już do ataku Villoria. No jednak ta przewaga jego nie jest zbyt wyraźna. Świetnie radzi sobie Uribe, ten lewy prosty, który przed chwilą wyprowadził, doszedł celu. He's trying to make Brian throw a punch and he'll counter by feigning like that. What a beautiful jab. Garcia, który przygotowywał również do ostatniej walki tej wygranej o mistrzowski tytuł z Ulisesem Solisem. Villoria mówi, że podczas treningu wykonywali absolutnie te same rzeczy.